Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. Witam Państwa tym śpiewem, może niezbyt doskonałym, ale śpiewem w pełni radosnym i mającym w sobie bardzo wiele zwycięstwa, tym śpiewem wielkanocnym, tym śpiewem, który jest dowodem na zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witam i bardzo serdecznie pozdrawiam, oczywiście świątecznie, kochani. Krzyknijmy wszyscy razem: Alleluja, Jezus żyje. Jesteśmy po Wielkim Tygodniu, jesteśmy po Wielkim Poście. Czas Wielkiego Postu właśnie to ten czas, który nas przygotowywał do tego wielkiego wydarzenia, do uczczenia tego wielkiego wydarzenia, więc do Wielkiej Nocy, do zmartwychwstania. A Wielki Tydzień to właśnie ten ostatni tydzień, a zwłaszcza te ostatnie dni, tak zwane Tryduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. To właśnie te dni były tak bardzo mocno nabrzmiałe, owszem, dramatem, bo zdrada Judasza, bo Piotr, bo tam jeszcze inni apostowie, którzy zasnęli, którzy uciekli, którzy wystraszyli się. Piotr, który zaparł się: Panie, nie znam, Pani, przepraszam, nie znam tego człowieka, daj mi spokój. Nigdy go nie widziałem na własne oczy. Właśnie dramaturgia tych trzech wielkich dni, tego teraz właśnie Tryduum Paschalnego, dramaturgia, która prowadzi nas do poranka wielkanocnego, a więc do właśnie tej Wielkiej Nocy, kiedy to Chrystus zrywa więzy śmierci, piekła i szatana. Kochani, święta wielkanocne, składam najlepsze życzenia. Być może są niektórzy już po śniadaniu wielkanocnym, po mszy świętej rezurekcyjnej, być może niektórzy czekają na to śniadanie. W każdym razie życzę smacznego jajka, bo tym jajkiem się dzielimy, jajkiem, znakiem nowego życia i tym właśnie wszystkim pokarmami, które zostały poświęcone wczoraj, czyli w Wielką Sobotę. Życzę jeszcze raz świątecznie, pozdrawiam, oby właśnie Chrystus zmartwychwstały, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, był naszą mocą, nie proszę Państwa o święta, nie raz w roku tylko podczas świąt wielkanocnych, ale żeby był naszą mocą na co dzień, każdego dnia, każdego poranka, każdej nocy, po prostu przez całe nasze życie. On zmartwychwstaje po to, żebyśmy też zmartwychwstali, żebyśmy byli silni. Owszem, no fizycznie też, to jest też bardzo ważna siła, ale żebyśmy byli mocni duchowo, żebyśmy walczyli właśnie tą mocą ze złem, żebyśmy temu złu nie dalej się zwyciężyć, ale żebyśmy to zło właśnie dobrym zwyciężali, tym dobrym, które okazuje nam Chrystus poprzez swoje błogosławieństwo, właśnie poprzez swoją moc, którą przyniósł nam poprzez swoje zmartwychwstanie. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie dzisiejsza niedziela, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczyna tak zwaną oktawę świąteczną. Jutro drugi dzień świąteczny, tak zwany poniedziałek wielkanocny, czy jak to woli, poniedziałek lany. Zachowajmy tradycję, uszanujmy tę tradycję i oczywiście każdy dzień w takim tygodniu, czy w takiej oktawie to dzień świąteczny. To dzień, który ma wymiar święta. W związku z tym w najbliższy piątek nie będzie postu, można spożywać pokarm mięsny. A za tydzień, proszę Państwa, będzie też bardzo ważna niedziela, o czym za tydzień będzie to niedziela Miłosierdzia Bożego. Póki co jesteśmy właśnie w pierwszym dniu Wielkanocy, jesteśmy właśnie w tym dniu radości, w tym dniu zwycięstwa, kiedy to, jeszcze raz podkreślam, wołamy: Alleluja, Jezus żyje. Żyje dla nas, proszę Państwa. Zmartwychwstał dla nas, to Jego zmartwychwstanie, ta Jego śmierć, to Jego wszystko, czego doświadczył podczas swojej wędrówki na ziemi, zwłaszcza podczas ostatnich dni, kiedy to właśnie wszystko już wskazywało na to, że zostanie skazany na śmierć, że zostanie zdradzony. To wszystko ze względu na nas, bowiem On wyraźnie powiedział, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyjaciół. Kochani, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam świątecznie, żeby te święta poruszyły nas od wewnątrz, żeby te święta skruszyły w nas zło, żeby to zło zniszczyły w nas, bo tego zła, proszę Państwa, jest w nas naprawdę bardzo dużo. Zobaczmy na co dzień, ile nienawiści, ile różnego rodzaju podchodów, ile różnego rodzaju złośliwości, które okazujemy swoim bliskim, czy swoim dalekim, czy na takim, czy innym szczeblu. Oby tego zławiło jak najmniej, oby właśnie to zło zostało zniszczone, zniszczone poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Jego moc, zwycięsko poprzez Jego moc, który na imię zmartwychwstanie. Kochani, gdy będziemy, bo już gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według, proszę Państwa, już mówię, bo właśnie trochę mnie się to zgubiło, ale nie szkodzi, już znajduję, według świętego Jana. Oto te właśnie słowa. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz drugiego ucznia, który Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr oraz ów drugi uczeń, szli do grobu, biegli obydwaj razem, lecz ów drugi wyprzedził Piotra i przybył pierwszy, a gdy nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr, idący za nim, wszedł do wnętrza, ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżąco nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięto w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Kochani drodzy telewidzowie, no właśnie widzimy oczyma wiary te pierwsze minuty, czy te pierwsze chwile po zmartwychwstaniu. Apostołowie, zwłaszcza święte niewiasty, stwierdzają, że grób jest pusty. To dla nich był szok. Najpierw myślały, że ktoś ciało wykradł, że może jakieś dzikie zwierzęta, jakieś bestie teraz pasły się nad tym ciałem i to ciało niszczą, nad tym ciałem się znęcają. Dopiero potem sobie uprzytomnieli, potem zrozumieli, że właśnie Chrystus o tym mówił, do niego ich przygotował, no ale właśnie to pierwsze wrażenie, ten fakt pustego grobu, który zadziałał najpierw negatywnie, ale potem okazało się, że gdyby nie było tej pustki, nie byłoby zmartwychwstania. Właśnie pustka tego grobu. Zechciejmy zajrzeć do grobu. Właśnie widzimy figurę Pana Jezusa, która jest przykryta. Oznacza to, że Pan Jezus zmartwychwstał. Właśnie to przykrycie, ten całun leżący na figurze oznacza, że Pan Jezus zmartwychwstał. Jest pustka, pusty grób. Kochani, zawsze pustka nam kojarzy się negatywnie. Pusta kieszeń, bo nie mam pieniędzy, pusta głowa, czy jakaś tam jeszcze inna pustka. Ta pustka jest pustką twórczą. Ona właśnie powoduje, że dzięki tej pustce wierzymy w Chrystusa, że ta pustka powoduje, że Chrystus tę pustkę spowodował, że on odszedł zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Zostawił grób pusty. Żyjmy tą nadzieją, że właśnie ta pustka jest naszą mocą, że dzięki tej pustce nasze życie będzie bardziej bogate, bardziej szczęśliwe i bardziej odpowiedzialne. Wszystkiego najlepszego, kochani. Alleluja, Jezus żyje. Zostańcie z Bogiem.